Łaska wam i pokój od naszego Boga Ojca i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwszy z fragmentów wybrany na dzisiejszy dzień, na czwarty dzień lutego, kieruje nasz wzrok do trzeciej księgi mojżeszowej, gdzie znajdujemy całą listę pouczeń kierowanych do ludu Bożego. Wśród nich, w 32 wersecie 19 rozdziału, znajdujemy takie słowa. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. W drugim tekście, który wyjęty jest z listu do Rzymian, apostoł Paweł właściwie rozszerza zasięg tego pouczenia. Napisze tak. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Każdemu chcielibyśmy dodać. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku każdemu. Czy to nie brzmi jak jakaś cudowna recepta na ten świat? Myślę, że właśnie skarga na współczesność motywowała apostoła Pawła do tego, aby napisać ten fragment listu do Rzymian. W 12 rozdziale apostoł zaczyna perykopę tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, co jest doskonałe. Innymi słowy, na miłość boską. Biblia Ekumeniczna poda nawet bardziej dobitne tłumaczenie tego fragmentu listu do Rzymian. Zaklinam was, napisze Paweł. Zaklinam was, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Znajdźcie w sobie odwagę do tego, aby się poświęcić. Złożyć ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tylko, że kiedy my słyszymy o poświęceniu czegokolwiek, tym bardziej siebie samego, zamykamy nasze uszy. Odwracamy się na pięcie. A jednak warto usłyszeć, o jakim poświęceniu pisze Paweł. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludów. Jeżeli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czy to jest tak wiele? Czy to jest aż tak duże poświęcenie? Czy to jest aż tak trudne, aby uczynić świat dookoła nas choćby odrobinę lepszym? Z tymi myślami zostawia nas trzecia księga mojżeszowa i list apostoła Pawła do Rzymian. Czy to tak bardzo dużo? Pomyślmy dzisiaj o tym. Amen.